Witajcie, przyjaciele! Ja nazywam się Rafał Grodzki i przyszedłem tutaj z takiego powodu, aby ogłosić wam słowa o prawdziwym Jezusie, aby przekazać wam prawdziwą Ewangelię, o której na pewno nie wiecie, gdyż prawdziwa Ewangelia jest zbyt prosta, aby ją czasem przyjąć. Ewangelia o prawdziwym Jezusie to Ewangelia, która mówi o tym, że każdy człowiek ma dostęp do Boga przez uwierzenie w to, co zrobił Jezus, bo Jezus jest tą bramą wejściową i tylko Jezus i tylko przez Jezusa możesz stać się obywatelem nieba. Przyjaciele, ja od małego, tak jak i wy, tkwiłem w takim błędzie, który religia od małego wciska każdemu do głowy, że to sobie trzeba jakoś zasłużyć, że to trzeba jakieś sakramenty wypełniać, że to trzeba w ogóle coś robić, aby stanąć bliżej Boga. Ja od małego byłem prowadzony do kościoła, jak każdy z was, i od małego tak naprawdę nigdy nie mogłem zobaczyć ani rozpoznać, kim jest ten Bóg. I dzisiaj się temu nie dziwię. Dzisiaj stoję tutaj jako człowiek, który poznał osobiście Jezusa i przyszedł wam o tym powiedzieć. Przyszedł wam powiedzieć o tym, jak się spotkać z Jezusem, ale przyszedłem wam powiedzieć o tym, jak ważne jest spotkanie z Jezusem osobiste. Jak ważne jest to, w jakim miejscu znajdujesz się teraz. Jak ważne jest to, czym jest prawdziwa wieczność. Jedną z najważniejszych rzeczy, które się wydarzyły w moim życiu, to było właśnie poznanie Jezusa. Oto najważniejsza rzecz, która się wydarzyła w moim życiu, a wiecie dlaczego? Bo ja, kiedy spotkałem Jezusa, stałem się prawdziwie bezpieczny. A każdy człowiek na tym świecie poszukuje czegoś takiego jak poczucie bezpieczeństwa. To najbardziej pożądana przez ludzi rzecz to poczucie bezpieczeństwa. Kiedy człowiek czuje się bezpiecznie, to śmiało się może poruszać w tym życiu i nic nie jest w stanie wpłynąć na to, kim on jest. Ale to, kim jesteś, to ustanowił Bóg 2000 lat temu i powiedział tak: jeśli w to uwierzysz, kim ja ciebie stworzyłem i kim ja ciebie zrobiłem, to będziesz zbawiony. Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Każdy człowiek poszedł swoją stronę i zgrzeszył. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ale jeden sprawiedliwy przyszedł na ziemię. Jezus Chrystus. On przyszedł po to, aby ten grzech twój i to, że poszłeś w swoją stronę, aby ten grzech przybić do krzyża i abyś miał go przebaczonego, abyś miał każdy przebaczony grzech. Jezus to wziął na siebie. Jezus wziął na siebie każdy grzech po to, abyś ty dzisiaj miał życie wieczne. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku znalazłem się w miejscu swojego największego upadku. Byłem człowiekiem, który tak jak wielu z was poszedł w swoją stronę, ponieważ nie znał Boga od małego. Ja byłem przestępcą, okradałem ludzi, siedziałem w zakładach karnych, brałem narkotyki i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy znalazłem się w więzieniu, w zakładzie karnym, wtedy dotarło do mnie to, że moje życie jest skazane na porażkę i że ja tak nie mogę dalej żyć. Ja zrozumiałem to, że trzeba będzie kiedyś umrzeć. I tak naprawdę, jeśli jest coś dalej w tym życiu, to ja jestem w złym miejscu. Słyszałem od małego o Bogu, ale ja go nie znałem i nie wiedziałem tak naprawdę, co ten Bóg szykuje na mnie. Ale kiedy zawołałem do niego osobiście w więzieniu i kiedy przeczytałem to, że wszystkie moje grzechy zostały przebaczone, że wszystkie moje występki i przestępstwa Jezus wziął na siebie i zapłacił za to karę śmierci, to ja w to uwierzyłem w sercu swoim.
i stałem mu się osobiście za to wdzięczny. Wtedy, kiedy wyznałem ustami i uwierzyłem w sercu, wypełnił mnie Duch Święty i stałem się narodzonym na nowo człowiekiem. Znienawidziłem grzech, ponieważ uwierzyłem w to, że mój każdy grzech został wzięty przez Jezusa na siebie. Ja do tego, co zrobił Jezus, podeszłem poważnie i osobiście. I dlatego dzisiaj tutaj stoję, żeby ci powiedzieć o tym, że jeśli osobiście nie staniesz przed Jezusem i osobiście nie uznasz siebie za grzesznika i osobiście nie podziękujesz mu i nie staniesz się wdzięcznym za to, że on wziął każdy grzech twój na siebie, to pójdziesz do piekła. Bez względu na to, czy jesteś dobrym człowiekiem, bez względu na to, jakie dobre uczynki wypełniłeś, bez względu na to, czy chodzisz do kościoła i bierzesz udział w jakichś sakramentach albo rytuałach religijnych, bez względu na wszystko, jeśli twoim wybawicielem nie jest Jezus, idziesz do piekła. Jedyna droga do nieba jest taka, że uznajesz to, co zrobił Jezus. Uznajesz to, co zrobił Jezus. Przyjmujesz to i wtedy stajesz się zbawionym. Nie możesz sobie zasłużyć na zbawienie w żaden sposób, bo gdyby można było sobie zasłużyć na zbawienie, to wtedy śmierć Jezusa na krzyżu nie byłaby potrzebna. Ale śmierć Jezusa na krzyżu była potrzebna, ponieważ człowiek nie był w stanie zrobić nic, aby znaleźć się w niebie. Nie mógł nic człowiek zrobić i dlatego przyszedł Jezus. Ludzie myślą, że będzie co będzie. Jak umrą, to będzie co będzie. Ludzie myślą i mówią tak: ja się w tej wierze urodziłem i w niej umrę. A ja ci teraz mówię tak: jeśli nie narodzisz się na nowo i nie staniesz przed Jezusem i nie powiesz mu: ja wierzę w ciebie, ja uznaję to, że żyłem bez ciebie, ja wierzę w to, że wziąłeś każdy grzech na siebie mój. Jeśli nie staniesz przed Jezusem osobiście, to nic ci nie pomoże. Żaden ksiądz, żadne bycie dobrym człowiekiem, żaden rytuał religijny nie pomoże ci nic. Ja byłem przestępcą, a dziś jestem człowiekiem, który wie, że idzie do nieba i stoi tutaj i głosi, bo ja wiem, że ja idę do nieba, bo ja się spotkałem z Jezusem, bo ja z tym Jezusem każdego dnia mam relację. Jezus powiedział: będziecie uzdrawiać chorych przez to, że ja wziąłem wszystkie choroby na siebie. Ja dzisiaj kładę ręce na ludzi, a ludzie są zdrowi. Jedni tego chcą, a drudzy mówią, że to nie, że nie, że to tak nie jest. Dlaczego? Bo są zaciemnieni przez system religijny. Wystarczy otworzyć tą zakurzoną Biblię, która leży w domu, i przeczytać, jakie dziedzictwo jest nam dane po Jezusie Chrystusie. Uzdrawiam ludzi. Dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus tak powiedział. Mam dostęp do nieba. Dlaczego? Nie dlatego, że sobie na to zasłużyłem. Dlatego, że Jezus za mnie umarł. Jestem dzisiaj wdzięczny za to, co On dla mnie zrobił. I dlatego tutaj stoję. Dlatego tutaj stoję. W 2014 roku narodziłem się na nowo. I ty, nieważne czy masz 70 lat, czy 20, musisz narodzić się na nowo i musisz stanąć przed Jezusem i powiedzieć mu, jakiego wyboru dokonałeś, bo każdy człowiek stanie przed Jezusem po śmierci i zostanie albo osądzony na podstawie tego, co zrobił z krzyżem Golgoty, albo usprawiedliwiony na podstawie tego, że przyjął krzyż Golgoty jako swoje zbawienie i Jezusa Chrystusa postawił na pierwszym miejscu jako tego, który umarł za ciebie. Oto prostota zbawienia. Jeśli ktoś dzisiaj ma jakąśkolwiek chorobę teraz, to przyjdź tutaj, wystaw was na próbę. Wystaw tego Boga, którego nie znasz, na próbę.
Ja położę na Ciebie ręce i będziesz zdrowy z każdej choroby. Dlatego, że w imieniu Jezus jest życie. Życie i to w obfitości. A ja jestem tego żywym przykładem. Tego właśnie życia.